Moim trzecim gościem Rzecz o Polityce w tym poniedziałkowy poranek jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tydzień rekonstrukcji chyba już. Ten serial się zmierzał ku końcowi, przynajmniej jego ten sezon rekonstrukcyjny zmierzał ku końcowi. Czy ma pan jakieś oczekiwania wobec tej rekonstrukcji? Bo chyba jeśli na przykład ministrowie jak Waszczykowski, minister Witold Waszczykowski, minister Antoni Macierewicz, minister Janusz Szyszko, jeśli oni przestaną być twarzami tego rządu, to dla Platformy, dla opozycji może być trudniej. Przede wszystkim mam życzenie takie, żeby ta telenowela rekonstrukcyjna się zakończyła, bo ona trwa od października. Ona psuje, paraliżuje pracę rządu. Mówię to z perspektywy byłego wiceministra, ministra i też były rekonstrukcje. Nie trwały miesiącami, ale tygodniami się o tym mówiło i wiem, jak to źle wpływa, bo urzędnicy patrzą, co będzie. Urzędnicy przestają wtedy pracować czy przestają patrzeć w przyszłość. Więc czy te decyzje zapadną w najbliższych dniach? Zobaczymy. Tutaj mogą być jeszcze nagłe zwroty akcji. I na pewno nikt w Platformie, w opozycji nie patrzy z takiego punktu widzenia, że dobrze by było, żeby ci najgorsi, fatalni ministrowie dłużej pozostali, bo to będzie łatwiej dla opozycji. Nie. To jest źle dla Polski i naprawdę ja nie mam od 2 lat żadnej satysfakcji z tego, że muszę ostro krytykować fatalnego ministra i fatalne rzeczy, które pan robi. Skoro mowa o ministrze Macierewiczu, to też jak pan odebrał tę deklarację, czy te informacje, dzisiaj też podawane, czy wczoraj, że minister Macierewicz na pewno spotka się ze swoim, spotka się z generałem McMasterem w Białym Domu już 17 stycznia. To jest taka próba pana zdaniem potwierdzenia swojego stanowiska, nie wiem, potwierdzenia swojej siły politycznej? No tak to trochę wygląda, no bo proszę zobaczyć, tytuły w przyjaznych Macierewiczowi mediach były takie: Macierewicz zaproszony do Białego Domu. Można było niemalże odnieść wrażenie, że to Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, oczekuje takiego spotkania, więc ewidentnie Macierewicz gra tym spotkaniem. Rzadko, nigdy się nie zdarza w praktyce międzynarodowej, żeby na 2 tygodnie przed podawać komunikat w tak gorącej atmosferze w Polsce, więc zobaczymy. Jeśli rekonstrukcja nie obejmie Macierewicza, no to żadnej tutaj nowej jakości nie będzie. To jest, zanim jeszcze przejdziemy do, bo potencjalnym następcą ministra Macierewicza jest minister, że tak się też piszemy o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej, że jest taki scenariusz, w którym minister Błaszczak byłby szefem MON. Gdyby tak się stało, to jak by pan to odebrał? No z jednej strony źle, no bo minister Błaszczak nie sprawdził się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i kolejne informacje, kolejne sygnały o tym, co się dzieje w policji, co się wcześniej działo w BOR-ze. Mamy dzisiaj informacje przypominające aferę Sensusa w Światowych Dniach Młodzieży, że dobrej ręki to minister Błaszczak nie ma i ten komendant w skarpetkach leżący pod sklepem, no to była taka zła puenta. Natomiast wydaje mi się, że i być może to przesądził po zostaniu Macierewicza, że PiS ma ogromny i prezes kłopot z tym, kto miałby się tam pojawić. I niewątpliwie minister Błaszczak przy wszystkich swoich wadach jest osobą, która ma duże doświadczenie państwowe. Teraz z MSWiA, wcześniej z kancelarii premiera i nie widzę innego polityka PiS-u, który byłby w stanie z marszu wejść do tak trudnego resortu, zwłaszcza po Macierewiczu, gdzie wszystko jest zabagnione, gdzie złożono fantastyczne obietnice i gdzie morale jest fatalne. Natomiast wracając jeszcze do samego resortu, bo też pojawiła się polityka, opisuje historię, wczoraj chyba pojawił się taki artykuł na stronach internetowych tygodnika Polityka, że była sytuacja, w której generał, szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, czyli jeden najważniejszy dowódca sił amerykańskich w ogóle, przyjechał do Polski, żeby spotkać się z żołnierzami amerykańskimi w ramach takiego objazdu przedświątecznego i okazuje się, że z tej relacji wynika tutaj też, oczywiście to jest jedna relacja, wynika, że nikt z MON nie był na miejscu tego przylotu, kiedy ten generał, najważniejszy amerykański dowódca przylatywał do Polski. Czy uważa pan, że to jest prawdopodobne, że tak się rzeczywiście stało? Ja no to patrzę jakby pod 2 kątami. Pierwszy taki, że od tygodni nie widziano publicznie szefa sztabu generalnego polskiego, generała Suraskiego, który jest na takim chyba dyplomatycznym, jednak trochę długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Nie ma go, nie był w Afganistanie, nie był na Bliskim Wschodzie z prezydentem, nie pojawił się na Wigilii w sztabie generalnym. To jest odpowiednik szefa połączonego komitetu sztabowego w Stanach Zjednoczonych. A drugie, że dowódcy amerykańscy starają się unikać takich sytuacji, w których stają z ministrem Macierewiczem przy mikrofonie, bo parę razy tak było. To jest oczywiście protokolarnie bardzo dziwne,
bo nie wypada trochę ministrowi z dowódcą występować, to na Zachodzie się takich reguł przestrzega, więc ja nie wykluczam, że Amerykanie to załatwili w taki sposób, że po prostu minister Macierewicz nie wiedział tego, bo myślę, że on nawet w drugie święto by popędził, żeby pokazać się w polskich mediach, więc tak na to patrzę. I bym jakiejś wielkiej wagi do tego akurat nie przywiązywał. Generał latał dookoła świata, był w wielu miejscach poza Polską. W Powidzu byliśmy, kiedy przyjechali tam amerykańscy lotnicy w 2014 z sekretarzem obrony ówczesnym, Chuckiem Hagelem, więc myślę, że to jest taki drobiazg raczej, a nie jakaś wielka sprawa. Co do spraw armii, modernizacji też polskiego wojska, spodziewam się, że za rok będziemy rozmawiać w tym studiu. Mam nadzieję, oczywiście, będziemy mogli powiedzieć, że będziemy mogli komentować podpisane już wcześniej umowy na te kluczowe programy modernizacyjne. Wydaje się, że ten, jeśli chodzi o program okrętów podwodnych, program artylerii rakietowej, program obrony przeciwlotniczej Wisła. Czy myśli pan, że za rok te trzy programy będą już w dalszej fazie realizacji? Rok temu, dokładnie w styczniu, minister Macierewicz zapowiedział, że one będą podpisane do końca roku, który minął. Tak się nie stało, słowa nie dotrzymał. Więc ja tu jestem bardzo ostrożny, bo bardzo łatwo się składa takie deklaracje, mówi się rozstrzygająca decyzja, natomiast prawdziwa umowa, za którą idą terminy, pieniądze, to jest rzecz najtrudniejsza. I tutaj wątpię, czy doczekamy do końca roku w takich programach jak Wisła czy Homar jakichś ostatecznych umów. Sprawa umowy na program Wisła, czyli mówiąc w uproszczeniu Patrioty, no została tak zabałaganiona. Mamy zaporową, kosmiczną kwotę, którą podali Amerykanie. Podali ją z braku zaufania do Macierewicza i do MON-u i tego kręcenia tych zapowiedzi. Natomiast co do innych rzeczy, to wydaje mi się, że bardzo trudno jest poruszać się obecnemu kierownictwu MON na takim poziomie kompetencji, który pozwala cokolwiek normalnie prowadzić. Skoro przewidywania na ten rok, to czy spodziewa się pan, że to jest rok wyborczy, że dojdzie do zjednoczenia przynajmniej na poziomie wyborczym opozycji, do ścisłej współpracy na poziomie sejmików z Nowoczesną, może z Lewicą, przed wyborami samorządowymi? Jutro startuje takie wspólne robocze prezydium w Sejmie. To jest inicjatywa Grzegorza Schetyny, podjęta przez Katarzynę Lubnauer. I to jest pierwszy krok. I wydaje mi się, że taką praktyką trzeba dochodzić do tego porozumienia. Taką praktyką jak na przykład porozumienie w Warszawie wokół Trzaskowskiego Rabieja, a nie ogłaszając, czy jest, czy nie będzie, co się zdarzy. Więc ja jestem spokojny, że opozycja będzie tutaj odpowiedzialna i że wszyscy będą starali się tak działać, żeby PiS tych wyborów nie wygrał. Na przykład co do terminarza, myśli pan, że te rozmowy nabierą tempa po tym, jak oczywiście prezydent podpisze nową ordynację, bo ona dzisiaj chyba nawet trafiła z powrotem do Sejmu przez te zmiany dotyczące głosowania osób niepełnosprawnych w Senacie, ale pewnie w tym miesiącu prezydent ją podpisze. Czy wtedy wystartują rozmowy opozycji już no tak pełną parą? To jasne, bo ordynacja dość zasadniczo wpływa na politykę i proszę zobaczyć, gdy ten wariant był inny, ten położony, inaczej się rozmawiało i teraz inaczej, więc zaczęliśmy być ostrożni i czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia i zobaczymy. Ja bardzo liczę na to, że ta nasza idea od roku jedna wspólna lista się będzie jak najbardziej materializowała, a jeśli są takie środowiska, które nie są gotowe, to chodzi o, tak bym powiedział, przyjazną rywalizację i późniejsze koalicje. Na przykład w Sejmie spodziewa się pan też, nie wiem, popierania kolejnych projektów. Na przykład z tego co wiem, Nowoczesna ma w przyszłości, najbliższej przyszłości złożyć taki projekt, który też wywoła dużo dyskusji, projekt dotyczący języka śląskiego. Czy na przykład Platforma ma już swoje stanowisko, będzie przygotować jakieś stanowisko w tej sprawie? Na pewno będziemy mieć stanowisko, na pewno są nasi posłowie, posłanki ze Śląska mocno optujący za takim rozwiązaniem i powołujący się na przykłady, nie wiem, języka kaszubskiego. Ja się tym zajmowałem w MSWiA, więc dobrze pamiętam. Uważasz, że język śląski powinien być uznany za język regionalny? Ja uważam, że to jest sprawa Rady Języka Polskiego, że to jest sprawa merytoryczna, to nie powinna być sprawa polityczna. I ja pamiętam wtedy właśnie, gdy byłem w MSWiA,
była gorąca dyskusja, narodowość śląska, język śląski, że Rada Języka Polskiego wtedy uważała, że to nie jest język, że to jest dialekt, gwara i sprzyjając tutaj temu, że ukazują się elementarze, że są programy telewizyjne, ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast wydaje mi się, że bardzo rozsądnie trzeba gospodarować tutaj pewnymi emocjami i Ślązaków, i nieślązaków, też nie Ślązaków na Śląsku, żeby tutaj nie tworzyć sytuacji, która by miała iść w złą stronę. Więc zobaczymy. Wiem, że Nowoczesna dzisiaj organizuje wysłuchanie, będą o tym debatowali. Natomiast ja uważam, że takie sprawy najlepiej na gruncie merytorycznym po prostu załatwiać, bo inaczej będzie się jakoś tam posądzonym o robienie polityki. Ale nie ma stanowiska Platformy jako takiego, jak to się pojawi, na pewno nasz klub będzie o tym dyskutował. I mówię, zawsze na wszystko, co jest jakąś tożsamością regionalną, patrzyliśmy z wielką sympatią, odkąd pamiętam. Natomiast pytanie też o same plany Platformy na najbliższe tygodnie, miesiące. Czy można się spodziewać, nie wiem, kolejnej konwencji samorządowej, czy pokazywania na tej konwencji kandydatów? Mówiłem, że PSL, potencjalny, znaczy nie potencjalny, tylko faktyczny też sojusznik w samorządach Platformy od wielu lat, ma 20 stycznia taką konwencję w Kraśniku na Wysło Lubelskie. Czy też można się spodziewać w najbliższych tygodniach, miesiącach, może w tym kwartale takiej konwencji ze strony Platformy? Czy to są takie plany omawiane? Mieliśmy w końcówce ubiegłego roku konwencję samorządową, gdzie przedstawiliśmy program. Potem Rada Krajowa w grudniu, finalizująca wybory wewnątrz Platformy i rysująca pewien program polityczny na ten rok, z którego najważniejszym punktem jest obrona wolnych wyborów. I sądzę, że najbliższe tygodnie przyniosą kolejne odsłony tego planu, bo to o tym Schetyna, Grzegorz Schetyna, przewodniczący, mówił na konwencji i na Radzie Krajowej jako najważniejszych zadaniach. Oczywiście jednoczenie opozycji, rozmowy i zgoda, odsłanianie kolejnych kandydatów i na ten temat trwają intensywne rozmowy. Natomiast na sam koniec jeszcze chciałem zapytać o kondycję Platformy, bo w piątek pojawiły się informacje w lokalnych mediach w Krakowie, że jeden z bardziej znanych radnych krakowskich w Radzie Miasta z Platformy przechodzi do partii Porozumienie z Ogowina. Dzisiaj też nieoficjalne informacje wskazują, że dzisiaj też będzie jakiś lokalny też transfer w Małopolsce z Platformy. Czy to jest sygnał o tym, że Platforma w Małopolsce nie jest w najlepszej formie? Czy w ogóle Platforma nie jest w najlepszej formie, bo w Terespolu też 12 samorządowców odeszło z Platformy niedawno? No to są, jak sądzę, koszty wyborów wewnątrz Platformy, bardzo demokratycznych, bo bezpośrednio wybieraliśmy szefów platformowych powiatów, regionów i zwykle, ja pamiętam, po każdych wyborach ktoś odchodzi, ktoś się odsuwa, no bo ktoś nie wygrał, więc oceniam kondycję Platformy jako dobrą i te pojedyncze przykłady tego obrazu mi nie mącą. Oczywiście Małopolska jest piekielnie trudnym terenem dla Platformy. Od lat, nawet w czasach świetności i wysokich wyników rządzenia, zawsze mieliśmy tam problemy. Pamiętajmy, to jest miejsce, gdzie liderem był Jan Rokita, potem Jarosław Gowin, gdzie od wielu, wielu kadencji rządzi prezydent Jacek Majchrowski, więc miejsce szczególne i myślę, że nowe władze regionu, które się pojawiły, młode, ambitne, zupełnie inaczej podejdą do różnych rzeczy. Natomiast no, zaszłości jest bardzo dużo. Dlatego zobaczymy, jak się sytuacja jeszcze rozwinie dzisiaj. Zresztą bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo moim Państwa gościom. Był Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo i zapraszam na Rzecz o Polityce jutro dokładnie o tej samej porze. Do zobaczenia.